Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Kogoś tu brakuje. A co to? List od dzieci już przyszły. Pawełku, witam cię w moim domu. Będę już wstawał, bo dzieci czekają. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. Wezmę tylko moje okulary. O, już lepiej. Pawełku, przed zaśnięciem czytałem o tobie. Wiem, że chodzisz do przedszkola. Jesteś z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniesz i masz już 4 latka. Podobno bardzo lubisz gry na komputerze. Chciałbym cię pochwalić za twoje zdolności muzyczne. Wiem też, że byłeś na wspaniałych wakacjach. Paweł, tu? A, to chyba twoje zdjęcie z wakacji. Ale cudownie. No, dobrze, już wystarczy. Chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Zaraz. Nie mogę wyjść w piżamie. Znowu będą śmiały się z mojego wielkiego brzucha. Jejku, muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A, tak, gwiazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na bal karnawałowy. Czekaj, może wąsa podetnę. Nie, wąsa lepiej nie. 1000 lat mi rósł. A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja, jak flip bez flapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy. O co mnie ktoś prosi? No, ktoś zamówił sobie kucyka. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misia. Dobrze. Tylko nie widzę zamówienia na twój prezent. Czy aby na pewno jesteś na mojej liście grzecznych dzieci? Nie martw się, zaraz zapytam elfa obserwatora, który cały rok cię obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Witam elfa obserwatora. Tak, dzwonię w sprawie... A, już wiem, o kogo chodzi. Tak, przekażę, oczywiście. Pawełku, elf obserwator przekazał mi, że czasami nie słuchasz się mamy. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Myj zęby przed spaniem. Na pewno dasz sobie radę. Zaraz, a lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku. Ojejku, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteś na tej liście? Mam na to sposób. Pięknie. Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu twoje zdjęcie. Ach, czekaj. A tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest. A, cudownie. Znaczy to, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Gratuluję.
Co jeszcze tu mamy? O, a to list od ciebie. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Pawełku? Tylko co z twoim prezentem? O, trzeba koniecznie zawiadomić elfy, że jesteś na liście grzecznych dzieci, żeby zdążyły zapakować prezent na sanie. Ach, wiem, co zrobię. Będę musiał wysłać ten list. No, leć, kochany. Pawełku? Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z twoim prezentem. O, a co tam moje małe elfiki? Faktycznie, zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Pawełku? Poznajesz, umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno cię kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochasz. Kochane elfy, słuchajcie, mam dla was jedno specjalne zamówienie na prezent. Czy dostaliście ode mnie list? Tak? O, wyśmienicie. No to gdzie są te prezenty? Aha, tam. Pawełku? Twój prezent jest już na saniach. Świetnie, czyli możemy ruszać. Prezenty mam, renifery najeżdżone. Ajajajajaj, mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce. Cała naprzód, Rudolf! O, ale prędkość! O! Tylko gdzie ty mieszkasz? A, spytam elfa obserwatora. Halo? 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 A, zasnął chyba. Od dziś nazwę go elfem śpiochem. Zobaczmy, gdzie mieszkasz. A, to tutaj, prawda? O, wyśmienicie. Teraz na pewno do ciebie trafię. No, w drogę. Wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.